Siemanko mordeczki, witam was w pierwszym gameplayu, który być może się przerodzi w let's playa z gry Eternium. Właściwie to bardziej to jest test gry, jeszcze w nią nie grałem, także już się loguję przez Google oczywiście. Posiadasz konto? Nie, nie posiadam, ale zobaczmy jakie tu są klasy. Wojownik to raczej nie, zabójca. Ciekawe, ale ja wybieram jednak maga. Zobaczmy, nowy gracz. Aha, czyli po prostu teraz dopiero tworzymy. Dobra, ja o tym nie wiedziałem. Oczywiście facet. No, powiedzmy, że w miarę męsko wygląda. Oczywiście nazwa Tomoden. Bang. Tworzymy postać. Ostatnio wolę jakoś grać właśnie magami. Zapisz teraz. Aha, czyli teraz dopiero tworzenie konta. Dobra, to za chwileczkę się zobaczymy, jak już stworzę konto. Okej, na to jestem. Troszeczkę ściszę, żeby nie było słychać. Postaci. Czyli mogę mieć na razie dwie postaci, ale oczywiście na razie będę miał jedną. Teraz zobaczmy tutaj. Wstęp filmowy. Zobaczmy. Plans will end demons, and your words will tame dragons. I know this because you have chosen to do it, and future has already bent to your will. I know you will do it, but I wonder still. Okej, słuchajcie, widzę, że tam jest chyba jakaś aktualizacja. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj raz grać. Jak nie, no to oczywiście zobaczymy się za jakiś czas. Stoja próby. Aha. Czyli na razie zablokowane. Akt pierwszy, Eldarath. Eldarath, spolszczymy po prostu to. No, czyli trzeba poczekać. Do zobaczenia za chwilę. O, przepraszam. Chyba już mogę zaczynać jednak. Tak jest. Czyli tapnięcie. Czyli to bardziej taki hack and slash. Co mi się akurat nawet podoba, bo szczerze takie rozbudowane RPG typu Baldura czy Tormenta, no to nie wiem, czy mają rację bytu w ogóle na Androidzie.
Pobuszujemy trochę po mieście, poekspimy. Dobrze, że akurat to jest wszystko po polsku. To jeszcze tym bardziej zachęca mnie do grania, bo no, ostatnio mój angielski trochę jednak zardzewiał. Pierdut, pierdut. Trochę golda się zbiera. Zobaczmy, czy tutaj da się przejść. Nie, nie da rady. Czyli tu mamy po prostu fireballa jakiegoś. Sporo zombiaków. No, myślę, że akurat. Że akurat to naprawdę będzie fajne. Powiedzmy sobie szczerze, no taki trochę hack and slash. Myślę, że z tego będzie raczej cały let's play. Okej, okay. Momencik, momencik. V. No. No nie, no jakieś zwiecha. Wow. Nie, no to jest potęga. Magia to potęga jednak. Chyba najłatwiej by tu było grać właśnie. Widzicie? Źle narysowałem i od razu nie działa. A spróbujmy Z. Nie znasz tego zaklęcia. Takie te, jak to modern, też nie da rady. Pierdut. No i drugi level. Bang. Aha, czyli jest teraz pomysł za 4 sekundy. Nie, no, bajecznie proste. Po prostu... No sami widzicie, no... Robię rzeź. I pierdut. O, jakiś... boss. Koniec poziomu, o. Mieczyk jakiś. Zobaczmy, co to w ogóle mam. Aha, to mogę... dodaj gniazdo, 3 brylanty. Dobra. Pyk. Aha, czyli teraz mamy zamiast kostura... mam ten miecz. To właściwie to jest gałąź jakaś. Jabłko. Użyj. Znów. No, najpierw jeszcze tutaj przetrzepiemy resztę lokacji. Pyk. O, proszę bardzo. I brylanty, i potionek. No i elegancko. Już widzicie, tam mi wskazuje kompas, żeby iść dalej. Jest raczej taki typowy hack and slash. Ale ja właśnie kocham hack and slashe. Ja właściwie, no, można powiedzieć, że zaczynałem od hack and slashy, czyli od Diablo. No Wi-Fi. Dobra, czekajcie, muszę to ogarnąć. Dobra. To chyba chodziło właśnie o pobieranie tego
A, czyli teraz jest. Nie to. Eternia. No. Naprawdę fajne. Bardzo fajne. Okej. Okay. Czyli mamy jakiś mieczyk. Pospolity mieczyk mamy, puste gniazdo. Tu mamy statystyki naszego bohatera. Dobrze, że nie ma kiecki, bo bym się wkurzył. Oho, poczta jakaś. I pyk, brylanciki. O, sprzedaj, kup. No to sprzedaj. Pyk, sprzedamy tą gałąź. Odkup. Okej. Okay. Tutaj mamy zdolności naszego bohatera. Przejrzyjmy je. Poświęcenie. Zwykły fireball. Nowa mrozu. Kondycja, to może się przydać. Bełt mrozu. Piechur. Zakrzywienie czasu. O kurde, mocne. Tajemne strzały. Następne. Luna błyskawic. Czy luna i... Widzicie, no, nie ma polskich znaków, więc to może być łuna błyskawic, zamieć, o, to może być potężne, prędkość, dobre, szklane działo, twardość, tajemne odchylenie, zobaczymy, co następne jest, na 30 promień mrozu, na 40 mgnienie, na 51 odgórna śmierć. Wow. 53 intensywny trening. 56 infuzja mocy i na 60 osobliwość. Tutaj sloty 400 brylantów. No, sami widzicie, jest. Są te mikropłatności, ale nie są nachalne. No dobra. Ruiny umarłych. No to zaczynamy. Oj, zdaje mi się, że to będzie naprawdę niezła seria. Szykuje się naprawdę niezła seria. Tutaj serio wam mówię. Już prawie. Dobra, czyli to po prostu mi pobiera aktualny level, ale nie chcę już czekać. Klikamy, pyk, pyk, nawiedzone ruiny. Bang, poświęcenie. O, tu mamy mapkę. Czyli na urządzeniu to zapisuję szybko, a na serwerze co 4 minuty. Okej. Okay. Dobra nasza. Poświęcenie, gotowość. Pierdol. I to jest potęga magii. Po prostu łatwo się gra i tyle. Pierdół. No i gold. Zbyt prosty gest. No, można faka narysować. Dobra, dosyć tej dziecinady. Trzeba gdzieś ruszyć, ale gdzie?
Aha, tutaj. Spoko. O, i myk. O. Wydarzenie. Okej. Dobra, sorry, no nie wiem, jak to po prostu wyłączyć. O, kolejny jakiś skarb. Zajrzyj do środka. No i jestem przy tej skrzyni. Aha, czyli no trochę jest, jak widzicie, pay to win. Ale jak widzieliście, te brylanty da radę jakoś tam po prostu zdobywać. Dobra. Mamy nowy equipment. Precyzyjna szata. Oczywiście. Ciach. Zmieniamy. Zdrowy topór. Coś magicznego w końcu. Szybka tunika albo precyzyjna szata. Szybka, tak, jak najbardziej. Tu mamy spodnie standardowe. Dobrze, że nie ma spódnicy. No bo powiedzmy sobie szczerze, szaty normalnie to są po prostu kiecki. Rozszerz. Aha, 50 sztuk brylantów. Dobra, rozszerzymy troszeczkę. Nie porzucamy walki. No, całkiem fajny taki hack and slash w stylu Diablo lub o, jakieś buty nowe mamy. Nie, momencik, tam chyba było. A, czyli po prostu, no, już gra sama nas prowadzi tutaj. Odzyskiwanie obrażenia, wytrzymałość, pyk. Jedziemy dalej. Na razie było bardzo łatwo. Dobra, jeszcze tarczę mamy. Ciach. No i elegancko. To możemy sprzedać. Miecz. I tą starą tunikę. Okej, okay, koniec poziomu. Jeden brylant i nowe właśnie osiągnięcie. Nowy achievement odblokowany. Jak widzicie, to jest raczej typowy hack and slash. Możemy powtarzać misję oczywiście. Wioska Markusa. Okej. Przywoływanie przeciwników. Dobra. To widzimy się za chwilę. Dobra, jestem. Pyk. Wioska Markusa. Urloki. Aha, że można otwierać skrzynię po walce. No to pyk.
No to w takim razie na ratunek Markusowi, ale to już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się, wielkie pozdro. Piona.